Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed The Run. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jedziemy do Vegas, robimy wszystkie wyzwania Marzenia o Nevadzie, o tak się nazywa jakby ten rozdział. Ucieczka. Ostatnio jechaliśmy sobie w... już nie pamiętam czym, Suprą? Chyba tak, jechaliśmy chyba Suprą. I było gorąco, ale jedźmy teraz ucieczkę i zobaczymy, czym możemy tutaj pojechać. Focus RS, Evo, Skyline, Megane, Subaru i Supra. Ostatnio jechaliśmy z... O, piękna 370. Ale pojechałbym Meganką. Dawno tym samochodem nie jeździ... A, tu możemy jeszcze pakiet wybrać sobie. Zobaczmy. O Boże, prawie jak Multipla, masakra! Tutaj tak futurystycznie troszeczkę, fajnie wygląda nawet. Wow, Cox, bierzemy. Może to nie jest butykit naprawdę, aż się wystraszyłem, prawie mi oczy wypaliło. Prawie mi się białka w oczach ścięły, naprawdę. Takich obrazów nie możecie oglądać, o nie, ja też zresztą. To później boli, naprawdę, w nocy nie możesz spać, człowieku, budzisz się. Dziwne rzeczy się z tobą dzieją. No ale dobra, włożyliśmy prawidłowy body kit. Jedźmy. Oh yeah, próba czasowa. I w dodatku gonią nas policjante. Spadła policjanty. Yeah. Dobra, i teraz tu gdzieś. Co? Jak tu się jedzie? Oh man. No to nie, chyba nie ma tutaj znaczenia, jakim samochodem jeździmy. Praktycznie wszystkie prowadzą się tak samo. Chociaż ktoś tam z was mówił, że później te próby są bardzo ciężkie i bez odpowiedniego samochodu jest naprawdę trudno. Mówiliście, że Pagani Zonda Cinque jest takim dobrym samochodem na to takie trudne wyzwanie, do którego jeszcze długo pewnie nie dojdę. Jedziemy, 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 jedziemy. Czy to już jest koniec? Nie, to jest dopiero pierwszy punkt kontrolny. Ależ mi zajechał drogę, nie wiedziałem co zrobić, czy jechać na niego, czy jechać bardziej po prawo. Mogłem prawe się jednak złapać, cholera. No ale dobra, mamy jeszcze cztery powroty. Okej, jakoś to poszło. Trzeba gazować ile wlezie. Uwaga, czołowa. A cholera. Mogłem to cofnąć, ale dobra, już jedziemy, trudno. Patrzę też, żeby tutaj kolegów trochę pokonać. Uwaga, blokada, blokada. Udało się, świetnie. Dobra. O kurde. Te blokady są, kurcze, jeszcze gorsze niż w tym Wordzie. Znaczy, one są... Już? One są właśnie fajne, bo są tak rozstawione i trzeba się troszeczkę postarać, żeby je ominąć. Udało mi się zrobić platynę. No a w Wordzie to wiecie, przejeżdżamy przez płotek i właściwie tyle. Czy tam w innych NFS-ach typu NFS Rivals czy Most Wanted nawet. Mówię o tych nowych. Zresztą stare Most Wanted też tak było, no nie? Że mieliśmy tą blokadę i to ona była w zasadzie bardzo prosta do pokonania. No dobra, kontynuujemy. Prawdopodobnie teraz będę jechał jakimś Super Snake'iem, bo widziałem tak na miniaturce. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może będzie coś innego do wybrania. W każdym razie kontynuujmy. Myk, prędkość w Vegas. Muscle Cary, tak? No niestety nie myślałem, że do Super Snake, ale to po prostu są Mustangi. Nie, nie biorę tego dziada. Biorę bossa. Mi się tu żaden podykit chyba nie podobał. Albo po prostu nie wybierałem go wtedy. O, ten jest taki konkretny. Okej, okay, biorę tego. W każdym razie znowu jest to przejazd na czas. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Gazujemy. Dobra. To nie jest Need for Speed Underground. Tutaj nie trzeba blisko omijać trafików, chociaż im bliżej ich omijamy, tym więcej nitra dostajemy. Zgadza się? Tak. Ładuje się. Świetnie. Dobra, mamy pierwszy punkt kontrolny na 5. Okej, spokojnie, spokojnie. Powiem, że po przesiadce z Meganki taki jakiś mi się wolny wydaje ten Mustang. Chociaż może to takie złudzenie troszeczkę, bo tam mieliśmy jednak bardzo aktywny pościg, a tutaj jedziemy sobie po prostu sami na czas.
i ten pościg dodał troszeczkę takiego dynamizmu do tamtego wyścigu czy ucieczki. No ale skupmy się teraz na tej jeździe tutaj. Widzę, że jest spory ruch uliczny. Ja naprawdę muszę się tutaj nieźle skupiać, żeby przejechać w miarę czysto, z tego powodu, że prowadzenie w tej grze jest troszeczkę inne niż w większości NFS-ów. Nie jest ono takie złe, jak się przyzwyczaić. I naprawdę można się tutaj nieźle bawić, tylko no właśnie, czasami potrafi nas niemiło zaskoczyć. I tak jest, jakieś mam wrażenie, że puszczenie gazu daje dużo lepsze efekty niż naciśnięcie hamulca, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów. Naprawdę. To jest troszeczkę dziwne. No bo jednak aż tak dużo tej prędkości się nie traci. Nie wiem, czy te wszystkie samochody mają blokadę dyferencjału włączoną, czy jak? Być może. O! No dobra. Oj, mój znajomy tutaj dużo lepiej. 5 sekund prawie lepiej ode mnie, troszeczkę mnie to boli, ale trudno. No jechał chyba lepszym samochodem, jechał tym bossem, ale jakimś takim z lepszym prowadzeniem, nie przyspieszeniem, bo mój ma w zasadzie lepsze przyspieszenie. Co? Co? Nie widziałem? Nie, no dobra, tam się rozwaliłem o coś takiego dziwnego. Ale zobaczcie, w ogóle wciskasz nitro do końca, bo nie czuć tego przyspieszenia, jeszcze ominąłem skrót, no jakaś makabra. I mam mało czasu. Nie wiem, czy uda się tą platynkę zdobyć. Rzuca strasznie tym, kurczę, klocem wielkim. O nie, o nie! O, nie będzie złota? Masakra, cofamy. Dobra, to jest tu dobra, świetnie. Strasznie rzuca tym polernym bossem. Naprawdę, jest katastrofa. Ale przynajmniej ominę ten głupi punkt. I pojadę... Ach, nie da się tym jechać. Jeszcze raz. Dobra, puszczam gaz. Pff, bez kitu, dużo lepiej. Kurde, a jak dodajesz gazu do końca, to tak jakbyś barkę prowadził. Nie da się tym skręcać, ani trochę. Tak jakby nie wiem co. No dobra, nie zdobędę już platyny, ale żeby chociaż złoto wpadło. Dobra, jest złoto. Świetnie. No powiem wam, że to było nawet całkiem trudne wyzwanie z tego powodu, że jednak troszeczkę słabo mi się jeździ tym bossem. Bardzo słabo bym powiedział nawet. Zresztą tutaj nie ma chyba Pagani Zonde Cinque, tylko jest Pagani Wire. Chyba by wam chodziło o Pagani Wire, tak mi się wydaje, ale nie jestem też pewny. Kurde, teraz znowu te medale będą się... A nie, już koniec. Miasto Grzechu będziemy jechać teraz, tak? Ale nie lubię, jak się to nabija. W ogóle nie lubię takich przymusowych jakby zatrzymywań w grze, no nie? Że macie jakąś cutscenkę, jak w Call of Duty na przykład. Macie cutscenkę i ona trwa ileś tam minut i musicie czekać, aż ona się skończy, nie można jej przewinąć, nie? Ja lubię... Po to gram właśnie w gry, żeby wszystko zależało ode mnie, no nie? A nie tak, że... oglądam sobie jakąś cutscenkę i w zasadzie tyle i muszę ją oglądać, żeby jakby popchnąć dalej fabułę. Pojedziemy sobie kupejką. Zobaczymy, jakie tu ma zestawy. Tak, tak i tak. Co wam się najbardziej podoba? Ten? Okej. To zostajemy przy tym. Zobaczmy, czy jest jakieś fajne malowanie albo coś. German style. To malowanie mi się podoba, niebieskie. No dobra, startujemy. Zajmij pierwsze miejsce. Aha, czyli... Widzę z przodu jednego gościa. No dobra, próbujemy coś zdziałać tutaj. To ciekawe, radiowozy też dają nam ten tunel aerodynamiczny. Co zresztą nie powinno być dziwne. Ach, fuck. Będzie ciężko, coś tak czuję. Powiem wam, że ta kupejka to jest jedno z niewielu BMW, które mi się podoba, naprawdę. Bardzo fajne kształty ma. Ja ogólnie BMW nie przepadam za BMW-kami z kilku powodów. Z tego, że kojarzą mi się z wieśniakami, takimi, nie wiem, takie disco polo, głośna muzyka, jakieś takie... tego typu klimaty i popisywanie się takie na przymus. Wpieprzenie sobie na przykład subwoofera do tego, do bagażnika i
krzeczące plastiki. To jest zajebiste. To jest szczyt wiochy, jaka może być w ogóle. I przez właśnie te kokpity, takie średnie, nie wiem, takie bardzo toporne w BMW-kach są. Przynajmniej w tych, których ja tam widziałem, są straszne po prostu. No ale to może być moje zdanie takie, wiecie, bo ja mam bardziej doświadczenie z samochodami typu Volkswagen Passat. I też nie mówię, że to są jakieś super dobre samochody i oczywiście w Passatach też jeżdżą wieśniaki, nie mówię, że nie. Tu nie o to chodzi, żeby kogoś obrazić, tylko o to, że częściej się takich ludzi widuje w BMW-kach niż w innych samochodach. Dawaj tego... O nie! Cofnę to. Muszę jakoś inaczej tego dziada ominąć. Ja nie wiem, jak tamten się przycisnął, ale chyba zahamował po prostu i wyminął ich tak na centymetry, tak mi się wydaje. No dobra, próbujemy. Grupa... Słyszeliście, co mówili w radiu? Grupa Street Racers. Ciekawe, no w sumie dwoje... Dwa pojazdy to już chyba grupa, no nie? Tak mi się wydaje. Tamten chyba też jedzie, tak, też jedzie. O, morny. Wow, to było dobre. Mało brakowało. Ale musimy zdobyć... Słuchajcie, prawie platynka była. Prawie platynka. 700 zabrakło. Masakra. 700 za dużo i jest złoto. Ale by był ten... By była platynka, gdybym troszeczkę lepiej pojechał. Nie jest tak źle, dobrze, że ukończyłem. Było troszeczkę trudno nawet, powiem wam, ale... Na pewno łatwiej niż w momencie, kiedy musiałem jechać tym pieprzonym Mustangiem, którym się nie da jechać, ale widzę, że tutaj następny wyścig będzie już troszeczkę innymi samochodami, troszeczkę bardziej koksami. Zobaczymy. No dobra. Co my tu mamy? Bitwa Lotusa. Zobaczmy i będzie Evora. Evora tylko! Cholera, zobaczmy pakiety. I co myślicie, o którym pakiecie? Ten ostatni mi się podoba, bo prześwit nie jest taki niski. Ja też nie przepadam za botykitami, które dają taki duży prześwit, wiecie? Znaczy taki mały prześwit. A tutaj jak jest trochę większy, to mi się bardziej podoba. Tak, nie wiem, po prostu. Okej, bierzemy dzisiaj taką Evorkę. Zobaczymy, jak pójdzie, co? Evora kontra Evora. Można powiedzieć, ale no wszyscy musieli tu jechać Evorą, więc tak to wygląda. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie wiem właściwie, z kim będę się tutaj ścigał. Pokonaj rywala, czyli będę z kimś prawdopodobnie. Czy to tryb bitwy? Nie, zajmij pierwsze miejsce, czyli jak poprzednio. Ojej, ten bodykit jest chyba za szeroki dla tej Evory, tak mi się coś wydaje. Wow, aha. Przede mną jedzie... Lotus, chciałem powiedzieć Ford Exige. Lotus Exige. Wyprzedzamy go pięknie. Mogłem w zasadzie użyć tunelu, ale nie mamy na to czasu. Pewnie jeszcze mnie ten Lotus wyprzedzi. Może powinienem mówić po prostu Exige, nie Lotus, bo jedziemy dwoma Lotusami. Dobra. Myślicie w ogóle, znaczy piszcie co myślicie o tym, o Evorze, bo dla mnie jakoś ten samochód, nie wiem, nie wyróżnia się pod względem wyglądu niczym szczególnym. Nie jestem pewny, jakie dokładnie ma parametry, ale z tego co wiem, jest to również bardzo lekki pojazd. Oczywiście to nie jest to samo co Exige, już na innej ramie jest budowany, ale parametry jezdne ma też bardzo dobre. Oczywiście Exige jest królem pod tym względem. Kurde, coś słabo mi idzie, źle te zakręty biorę, wiem o tym, nie krzyczcie. Postaram się zaraz to naprawić. Ojej. Dawaj go. Dobra, cofamy, nie, tak nie może być. To mi totalnie nie wyszło. Ale dwa razy udało mi się złapać pod rząd tunel aerodynamiczny, to było dosyć fajne. Ciężko dogonić tego pieprzonego Exige'a. Dosyć dobrze jedzie. Wolałbym Exige'em tutaj jechać, prawdę mówiąc. Zobaczcie, tu są same ostre zakręty, prawda?
A masz. Też tak umiem. Skurde, będzie się spychał dziad jeden. No niestety. Exit czy jest gorszy? Co to tu jedzie? Nie wiem, co to było, ale ładnie wyglądało. Ten trafik oczywiście. No i tu same zakręty. Ja dziękuję. Wow. To jechał Camaro albo Challenger. Nie wiem. Nie wiem co to było, ale dziwnie wyglądało. Znaczy fajnie, nie dziwnie, tylko to był chyba jakiś nielicencjonowany muscle car. Ciężko zgadnąć. Kurde. Gdzie? A. Właśnie, skurzają troszeczkę te kamery, bo niewiele widać. No dobra, i tam mamy chyba koniec. Trzeba przyspieszyć. Może uda się planie. Platynkę to raczej ciężko będzie. No patrzcie, znowu! Nie no, teraz troszeczkę większa różnica, ale udało mi się mimo wszystko zdobyć złoto, więc nie jest aż tak tragicznie, co? No dobra, mamy zakończone marzenia o Nevadzie. Podblokowywałem właściwie tutaj kilka samochodów, między innymi Firebirda. Jest tutaj? Nie, jest w innym wyzwaniu. Tutaj? Nie, tu też nie ma, ale gdzieś odblokowałem Firebirda. Nie wiem, czy to tutaj, czy to gdzieś w innym, ale mniejsza z tym. Chodźmy robić kolejną serię. Pustynna Dolina. Oh yeah. Myślicie, że będziemy tutaj się szybko ścigać? Poczuj upał. Zobaczmy, czym mamy... Nie, już myślałem, że pojadę sobie Toyotą Corollą, ale trudno. Lamborghini się już pojawiło. Uuuuj, Chevy GT500, Super Snake. Uuuuj, GTR. Exige, Evora, Audi RS4. Biorę RS4. Co? Nie można pakietu wybrać? Ale lipa. Zacznijmy od RS4, a później będziemy sobie zmieniać samochody. Chociaż tutaj w każdym właściwie wyzwaniu jest inna partia tych aut. No ale dobra, spróbuję tym, zobaczymy jak mi pójdzie. Nie jestem specjalnym jakby fanem w NFS-ach tego samochodu, ale w rzeczywistości oczywiście jest to bardzo ładny model. Okej. Evora, inne koksy, kurde. A ja wziąłem sobie Audicę. No co, no trzeba czasami, wiecie, inaczej zagrać niż tymi najlepszymi samochodami. Dawaj mi jeszcze dawaj mi tunela. Nie chcę dać Francuz jeden. A z przodu co to jedzie? Kobra? Tak. Kobra i Lamborghini Miura. A masz! Oh yeah! Tak to się robi. Z Worda się urwałem dopiero. Kurczę, zobaczcie. Cały czas łapię ten tunel aerodynamiczny i tak Miury dogonić się nie da. Po prostu się nie da. Ale te Audi RS4 naprawdę ma potężny silnik. Ja raz widziałam jakieś tam filmiki w pojedynku na dragi. Nie wiem, czy była ta Audica ulepszona w jakiś sposób, ale naprawdę wymiatała. Przyspieszenie potężne. Zobaczmy, czy uda mi się tunel złapać. Jest. Jedziemy prosto oczywiście. Miura nie umie tym wyjechać. A ja tak. Okej. Napęd 4x4 jednak robi... Oho! Jednak robi swoje, co? Dobra, i teraz uwaga, muszę tu wyjść. Świetnie. I gaz. Prawie całe nitro mamy do wykorzystania, moi drodzy. Ale zobaczcie, że tego przyspieszenia praktycznie w ogóle nie widać. To nitro nic praktycznie nie dało mi do tego przyspieszenia. Leciutko tam może coś, ale to minimalnie. Yeah. Dobra, skupmy się teraz tutaj. Czy coś będzie jechało z naprzeciwka? Oj, nie wiem. Trzeba uważać i tak czy inaczej. Ale tu jest w miarę prosto, bardzo fajnie się jedzie. Jaki mam mieć czas? 2.30? To tak jak już by miał być koniec zaraz. Mam taką nadzieję, bo chciałbym zrobić platynkę, jak najwięcej platynek. Za nie się odblokowuje jak, no, coraz to nowsze samochody, prawda? W każdym razie jestem... O, już nie. Przed chwilą byłem... przed moim kolegą, ale już mnie wyprzedził w czasie. Nie wiem dlaczego tak jest, że raz jest minus 20 sekund, a raz
plus 30 na przykład dla mnie. O fuck. Zdobyłem tą platynę, no mam równo 2,30. I złoto, no chwileczkę. No to powinni napisać, że do tego czasu, a nie, że no mam ten czas, tak? A czy tam może jakieś tysięczne sekundy dłużej, no ale to jest różnica rzędu, nie wiem, lepszego złapania zakrętu, zgadza się? Ale uważam, że i tak dobrze pojechałem w RS4. Bo to nie było aż tak, no przyspieszenie słabe tutaj było, no ale nie mam jeszcze takich dobrych samochodów odblokowanych jak właśnie Miura, więc musiałem jechać tym, co miałem właściwie, tak? Piekło na kołach, zobaczmy. Lotusy. No nie, no teraz to... Ale jeszcze Miura, wow. No dobra, jedziemy Exigem teraz. Zobaczmy zestawy. Okej, ten całkiem spoko. Ten taki sobie. O! No ten też ciekawy, tylko jeszcze nie, niech pokażą mi z tyłu, jak to wygląda. Nie pokażą. No dobra, bierzemy tego. Całkiem fajnie wygląda. Wow, zajebiasz to, powiem wam. No zobaczymy, jak się spisze Exige. Ja już nie pamiętam, jak nim się jeździło, a chętnie sprawdzę. Dosyć ładny, znaczy... Kiedyś mi się ogólnie ten samochód nie podobał, wiecie dlaczego? Bo w Wardzie kiedyś Lotusy ogólnie wymiatały na zakrętach. Ja jeździłem tą swoją Corvettą, a każdy Lotus mnie po prostu ogrywał. Było tylko BMW M3 GTR i właśnie ten Lotus. I ja właśnie taki mam taką niechęć do tej marki. A konkretnie do tego modelu Elise i Exige. Ale czasy się zmieniły i teraz po prostu podoba mi się ten samochód ze względu na to, że ma naprawdę bardzo dobre osiągi pod względem prowadzenia. Pięknie. Dobra, no spróbujmy się tutaj jakoś wybić. Zobaczymy właściwie, czy ten samochód rzeczywiście tak dobrze się prowadzi. O, mamy tutaj już do czynienia z Porsche 911 Carrera S. No, powiem wam, że skręca kozacko. Naprawdę. Świetnie skręca. Dobra. Wow. Tylko właśnie jak ja dodaję gazu, to ten skręt nagle drastycznie się pogarsza. Naprawdę, tak jakby była włączona blokada dyferencjału. Nie wiem, ale to jest odczuwalne diametralnie. Dobra. Pięknie. Jedziemy skrót, tu jakiś widzę. Jechać nim czy nie? Dobra, ktoś pojechał, więc ja też pojadę. Może nie stracę. Wow, zarzuciło odrobinkę, ale udało mi się jakoś wykontrować. Oh! No nitro tak sobie działa, ale może lepiej nawet niż w tym Audi RS4 poprzednio, co jechaliśmy. Dawaj, Ewola, będziesz moja! Tego samochodu w ogóle nie powinno zarzucać. Ale jednak zarzuca mimo wszystko. Jest tak króciutki. Ja sobie na przykład nie wyobrażam driftu w takim aucie. Chociaż już nie takimi samochodami ludzie driftowali. Kurde. No dobra, skupmy się na wyścigu. Idzie chyba całkiem dobrze. Nie wiem, jaki czas osiągnę tutaj. Gazujemy. To już będzie się powoli zbliżała końcówka, tak myślę. Mimo to nie mogę odpuszczać, bo platynka czeka, o tak. Chociaż poszło mi tam dosyć słabo na kilku zakrętach, to może jeszcze jest jakaś szansa, co? O, okej. Uwaga. Jest! Udało się. Nawet o nieco ponad sekundę lepszy czas niż na platynkę. Wspaniała wiadomość, zdobyłem platynkę. Pięknie sobie pojechałem, chociaż było tam kilka błędów, widzieliście. Nieco za dużo gazu dodałem, trochę zarzuciło i tak dalej. No ale nic, udało się ukończyć na platynkę, to jest najważniejsze. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w Need for Speed The Run. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!